praca nad biogramem przypomina pracę detektywa, albo, jeśli ktoś woli takie porównanie, układankę złożoną z puzli. Przychodzi wojewoda, otwiera wernisaż, a on siada po torecku przy panu wojewodzie i w tych trampkach swoich też dłubie palce. Brzmi to zupełnie absurdalnie, że wnuk Henryka Sienkiewicza miałby być promotorem kultury niemieckiej, on był po prostu uczciwym badaczem.